Pastelowe kolory, mgliste ruchy pędzla i łąki usłane kwiatami, a wszystko misternie naniesione na płótno. Tak w skrócie można opisać wystawę, która gości w Wodzisławskiej Bibliotece. Wszystkie obrazy zaś wyszły spod pędzla młodej artystki z Godowa, Joanny Szczepańskiej. W czerwcu w Wodzisławskiej Galerii pod Fikusem można naprawdę poczuć się jak u progu lata. Kwiaty, letnie pejzaże i marynistyka to ulubiona tematyka Joanny Szczepańskiej. Zaczęło się od ołówka i nieśmiałych ruchów pędzla. Ostatnie prace, które możemy podziwiać na naszej wystawie, to są prace malowane szpachelką, gdzie farba nakładana jest na płótno, co daje taki bardzo fajny, trójwymiarowy, ciekawy efekt. Ciepłe barwy i zabawa światłem to elementy rozpoznawcze prac Joanny Szczepańskiej. Inspiruje ją przyroda, kwiaty polne, łąkowe, co można właśnie podziwiać na naszej wystawie. I przede wszystkim, co jest charakterystyczne dla jej twórczości, to światło. Feria barw, feria kolorów. Obrazy nasycone letnim słońcem, pełne impresjonistycznych kwiatów i targane wiosennym wiatrem dmuchańce zdobią wiele prywatnych galerii. Bardzo wiele jej prac można spotkać w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. W naszej galerii w czerwcu prezentujemy tylko fragment twórczości pani Joanny Szczepańskiej. Są to przede wszystkim kwiaty, chociaż maluje ona również tematykę sakralną, postaci, tematy związane z morzem, z wodą. Lato uwiecznione na płótnie można podziwiać w Wodzisławskiej Bibliotece jeszcze do końca miesiąca.